Cześć kochani, witajcie na kanale Słodko Słodka. Witam serdecznie nowych widzów i zachęcam do subskrybowania kanału. Czy lubicie ciasta przekładane? Myślę, że lubicie. Dzisiaj przepis na wilgotne ciasto czekoladowe z bitą śmietaną i frużeliną truskawkową. Wyszło przepyszne. Samo ciasto czekoladowe jest bardzo proste i szybkie do zrobienia, a przełożenie to już moment i pyszne ciasto do kawy na weekend gotowe. Potrzebne składniki: ciasto czekoladowe, 1 tabliczka gorzkiej czekolady, 1 szklanka gorącego mleka, 2 łyżki kakao, 2 jajka, 1 szklanka cukru, 1 szklanka oleju, 1 szklanka kwaśnej śmietany 18%, 2 szklanki mąki pszennej tortowej, 1 łyżeczka proszku do pieczenia oraz 1 łyżeczka sody. Krem: 600 ml śmietanki kremówki 30 lub 36%, jedno opakowanie serka mascarpone, cukier puder do smaku oraz 4 łyżeczki żelatyny. Frużelina truskawkowa: 450 g mrożonych truskawek, 4 łyżki cukru, 2,5 łyżeczki żelatyny, 2 łyżki soku z cytryny oraz 2 łyżeczki mąki ziemniaczanej rozpuszczone w 2 łyżkach wody. Tabliczki gorzkiej czekolady zalej szklanką gorącego mleka. Następnie wymieszaj dokładnie do rozpuszczenia się czekolady i wsyp łyżkę 2 ciemnego kakao. Roztopioną czekoladę w mleku z kakao odstaw do przestygnięcia. Do miski przesij przez sitko mąkę z proszkiem do pieczenia i sodą. Do miski wbij jajka, wsyp cukier i ubij na jasną i puszystą masę. Następnie wlej olej, śmietanę, przestygniętą czekoladę z kakao rozpuszczoną w mleku oraz wsyp przesianą przez sitko mąkę z proszkiem do pieczenia i sodą. Całość krótko wymieszaj mikserem na najniższych obrotach i przelej do blaszki wyłożonej papierem do pieczenia. To wstaw do nagrzanego piekarnika na 160 stopni Celsjusza i piecz do suchego patyczka na funkcji góra-dół bez termoobiegu około 1 godziny w zależności od piekarnika. Pieczone ciasto wyjmij z piekarnika i pozostaw do wystygnięcia. Po przestygnięciu przekrój ciasto nożem wzdłuż na pół. Przejdźmy do przygotowania kremu. Żelatynę zalej 1/4 szklanki zimnej wody i pozostaw do napęcznienia na około 10 minut. Śmietanki i serek wrzuć na pół godziny do zamrażalnika, następnie wrzuć do miski i ubij razem na puszysty krem. Pod koniec ubijania wsyp cukier puder do smaku oraz wlej żelatynę. Żelatynę podgrzej chwilę w mikrofali lub na parze, tak aby była płynna, ale żeby nie straciła właściwości żelujących, czyli dosłownie kilka sekund. Do żelatyny wrzuć łyżkę ubitej śmietany z serkiem, wymieszaj energicznie i całość przelej do miski z kremem. Krótko wymieszaj mikserem tylko do połączenia na najwyższych obrotach. Ciasto przełóż kremem. Zostawiłam parę łyżek kremu na wierzch ciasta pod frużelinę. Przełożone ciasto wstaw do lodówki. Teraz przejdźmy do przygotowania frużeliny truskawkowej. Żelatynę zalej 4 łyżkami zimnej wody i odstaw do napęcznienia. Truskawki zasyp cukrem, podgrzej na średnim ogniu do rozpuszczenia się cukru, następnie wlej sok z cytryny i rozrobioną mączkę ziemniaczaną w wodzie. Dobrze wymieszaj całość i doprowadź do wrzenia. Następnie ściągnij z palnika, wrzuć napęczniałą żelatynę, dokładnie wymieszaj do rozpuszczenia się żelatyny i odstaw do wystygnięcia. Frużelina powinna mieć konsystencję żelu. Po lekkim przestygnięciu wylej na wierzch ciasta i rozsmaruj równo po całości. Ciasto wstaw do lodówki, żeby frużelina dobrze ściągnęła.